Witam Was w kolejnym odcinku z New World'a. Lecimy teraz kolejną misją. Teraz, tak jak mówiłem, będziemy skupiać się na tym, żeby pozyskać wierzchowca. Daleka droga przed nami. A w zasadzie to ja to miałem zrobić ciut inaczej. Muszę wrócić się do Raidwin, czyli do miasta w urwiskach Monarchy, które jest tutaj zaraz właśnie obok. I co? No i przeniesiemy się do miejsca, gdzie jest do zrobienia ekspedycja w wiatrochronie. Ale nie po to, żeby ją robić, tylko żeby stamtąd biec później, bo to będzie najkrótsza droga, bo muszę się dostać tutaj. Więc wybiegnę stąd. Od razu pójdę tutaj zrobić tę misję i sobie ogarnę te dwa punkty tutaj prawdopodobnie. Tego trzeciego na razie nie, ale to myślę, że tutaj sobie jak najbardziej te punkty też odwiedzę. A jak już pobiegniemy tam, to już potem myślę, że będzie z górki. Już będziemy na miejscu, bo tak mi się wydaje, że tam już dostanę pierwszego konia. I potem trzeba robić misje właśnie związane z tym, czyli bieganie po mapie tak naprawdę, aby zdobyć setny level jeździectwa. I tak się zastanawiam, czy nie będę robił tego najpierw całego. Raczej nie zdążę, jeżeli bym chciał robić całość w jednym odcinku, więc możecie pisać w komentarzach, czy mam to robić najpierw, czy iść i robić trochę tego, trochę tamtego, czyli trochę misji zwykłych, trochę misji z jeździectwa, bo to może troszeczkę potrwać. I teraz tak, ja muszę pójść w lewą stronę, czyli tam do góry. Oczywiście zgarnę sobie od razu tego indyka. Jakby mogło być inaczej, żebym go nie zabił. No i biegniemy. Biegusiem. Raczej będę starał się unikać walki, więc będę przebiegał obok tych wszystkich tutaj tych. No chyba, że coś mi nie da żyć na tyle, że będę musiał z tym zawalczyć. No to wtedy będę próbował. A tak po prostu, wiecie, będę starał się unikać tej walki. Po to, żeby jak najszybciej dobiec, gdzie trzeba. Dobra, teraz to już mam prawidłowy kierunek. I to jest, aha, pewnie gdzieś tam. Gdzieś tam, gdzie jest ten taki rozwalony monument, jakiś taki duży. Kojarzę to, nie pamiętam, czy już tu robiłem tę misję, ale chyba tak, bo jesteśmy w jesieniowieczu. A nie, dopiero idziemy do jesieniowieczu, więc to dopiero będzie przed nami. Starą postacią to robiłem. Wygląda super, nie? Sama jesieniowieczna też nie jest taka zła. To jest wykop czarodzieja. Ten ryś jest dosyć szybki, bym powiedział. Więc postaram się. Dobra. Jednak ucieka. Dobra, już mnie zobaczył, więc nie ma co. Biegnę tędy po prostu. Tutaj też trochę misji jest do zrobienia, bo pamiętam bardzo dobrze tutaj te mury i te wszystkie inne rzeczy. Tutaj jest troszeczkę historii też z tym powiązanej. Ale na to wszystko przyjdzie oczywiście czas. Dobra, i teraz w prawo. O, już nawet widzę. Już widzę ten snop niebieskiego światła w górę. Ta, powiedzmy, laserowa linia wystrzeliwująca w niebo. Albo z nieba w ziemię. Kto wie. Ale raczej w niebo, bo ona tam się kończy.
Więc to jest pierwsza kapliczka, którą sobie odblokuję. I gdzieś tu niedaleko jest misja do oddania. No i podejrzewam, że wtedy dostaniemy też misję na te tereny, gdzie właśnie tutaj przez nie przebiegam. Ale na razie je ominę i nie będę ich robił. Czwarty level ma. Dobra. I tam mamy misję do oddania. Z tego co widzę. Ulepszenie dostępne terenów. Już wpadło ulepszenie terenu. Szybko. O, jeszcze Rysia tu widzę. Zaraz mnie tu pewnie będzie chciał atakować. Prawa własności domu. Możesz kupić dom na terenie Jesieniowiecznia. A, bo tam trzeba najpierw zdobyć rangę. Jakąś, żeby można było dom kupić. Okej. Okay. Przyrost PT nie interesuje, bo i tak punkty doświadczenia lecą na tyle szybko, że to nie ma potrzeby w to wydawać punktów. To od razu wam mogę powiedzieć, bo i tak punktów zrobicie 65 level bez większego problemu. Jeszcze wam zostaną misje. Więc według mnie jest to niepotrzebne. Lepiej przyrost rangi sobie ogarniać, w szczególności w miejscu, gdzie będzie wasza główna baza, wasz dom. To się też wam przyda, bo wtedy dzięki temu, że szybciej będziecie mieli rangi, to będziecie mogli mieć szybciej dodatkowe levele po to, żeby zmniejszyć sobie koszty opłat domu, opłat wytwarzania przedmiotów i opłat za handel. To są trzy rzeczy, które potem trzeba tam sobie skrupulatnie ogarniać, żeby jak najmniej płacić, nie? A jeszcze jak znajdziecie miasto, które często jest z jednej frakcji i wy w tej frakcji będziecie, to będziecie mieli jeszcze pewne bonusy, nie? Więc, że tak powiem, warto się też zastanowić nad frakcją. I tutaj Lśniąca Chniaja należy do frakcji, która mnie bardzo nie interesuje. Ja bym chciał z syndykatem. Co jest bardzo dla mnie dziwne, tutaj nie ma nawet ani jednego terenu od przymierza. To jest dla mnie po prostu szok. Ogromny. Są tylko maruderzy i syndykat. Po prostu wybili wszystkich z przymierza. Jest to dla mnie śmieszne. Aczkolwiek fajnie by było, gdyby ta sprawa, cała mapa by należała do syndykatu, nie? Ja bym się tu w ogóle nie z tego powodu nie miał problemu z tym, że to było należało. Aczkolwiek wiadomo, to są też minusy tego, jeżeli pochodzi dużo syndykatów, wtedy nie ma z kim walczyć, nie? Więc jakby ci, co chcą PvP, to tutaj by się nudzili. Dobra, ja tego Rysia najpierw sobie jednak zabiję, bo nie podoba mi się, jak on tak blisko chodzi. A potem sobie pogadamy. I od razu trzeba przyznać, że dwudziesty któryś level. Nie to. Ja kliknąłem sobie, żeby on zrobił unik dużo, dużo później. Jakieś opóźnienia są. Także nie wiem dlaczego. Bo tak w ogóle to te wszystkie odcinki od 17. Czyli 18, 19, 20 bodajże. Są ciągu nagrywane, więc cały czas ten problem mi się pojawia, a nie wychodziłem z gry, nie? Więc
Jakoś tak załączałem potem nagrywanie i zapomniałem o tym, żeby wejść, może uruchomić komputer nowo, może to coś by pomogło. Ale nieważne. Lecimy. Dena Ruby, oddaję misję. Udało ci się złowić te ryby własnoręcznie? Shield postąpił słusznie, wysyłając cię do mnie na dalsze szkolenie. Mam ci tak wiele do przekazania, ale ja na razie nie chcę. Mam inne, ważniejsze rzeczy do zrobienia. Witaj, nazywam się Ruby. Jestem mistrzynią wędkarstwa. Dopiero zaczynasz rybołówstwem? Z rybołówstwem? No, można by tak powiedzieć. Możesz mi wyjaśnić, czym są łowiska? Jeśli widzisz, że w łowisku skaczą ryby, oznacza to, że jest ono aktywne. Okej, to dobrze zapamiętać, bo zawsze się zastanawiałem. Tak przysłał mnie mistrz wędkarski Shields. Jeśli chodzi o przynętę, w zbiornikach słodkowodnych najłatwiej o ślimaki, a w słodkowodnych o małże. Mistrzyni wędkarstwa Clemerson ucieszy się, gdy przyniesiesz jej na tę przynętę słodkowodną. Dlaczego mistrzyni wędkarstwa sama nie wyci za wędkę? Jakby co, nie wiesz tego ode mnie, ale ostatnimi czasy ma pecha. Dobra, mamy misję, ale jej na razie nie będziemy robić. Lecimy kilometr 210 metrów do przodu. Oczywiście widzę chyba żelazo, więc nie omieszkam przejść obok bez odpowiedniej reakcji, czyli zebrania tego. No i górnictwo, 45 level, ładnie. Tam już coś było, co wymagało 45 levelu. Powiem wam, że tą postacią szybciej chyba zrobię górnictwo niż drwalnictwo i inne rzeczy. Gdzie znowu to było trudniej dla mnie zrobić w tej pierwszej postaci. Tam znowu z drwalnictwem leciałem mega, mega szybko. Ale tutaj też mogę to zrobić szybko, bo tak jak widzicie, drzew jest tutaj mnóstwo, więc raczej nie jest to problemem. Tak przy okazji jeszcze miałem zobaczyć, w którym miejscu jest stolica Jesieniowieczni, bo chciałem do niej wejść, tu po lewej stronie, dobra. A tu mamy syndykat. I chyba tutaj podejdę, ale najpierw pójdę tutaj. Żebym mógł się tam też przenosić, wiecie, nie? Będzie też łatwiej. Nie będę tam miał na razie karczmy, bo do karczmy tam się nie będę zapisywał jako gość. Ale będę miał przynajmniej punkt od... Aha, tym samym nie odkryję tamtego, ale trudno. Innym razem. Wolę jednak do miasta mieć dostęp. Misję syndykatu też wezmę. Na razie nie będę jej robił, ale... Jak już mówiłem, dla mnie syndykat jest ważny. I teraz mogę znajomemu powiedzieć, że powinien przejść do syndykatu, bo przymierza już na mapie nie ma. Śmiało, śmiało, wyglądasz jakby niczego ci nie brakowało, a syndykat może zapłacić za poświęcony czas. Widzę, że przybywasz na wyspie od niedawna. Pomóż mi, a być może nieco rozświetlę mrok. Oferujesz wiedzę? Właśnie, wiedza jest najważniejsza, zgadza się, i to tę najcenniejszą, jeśli mi pomożesz. Testowałem alchemiczne przynęty na okolicznych wilkach. Wyniki były obiecujące, aż jeden z nich pożarł przynętę i stał się większy i bardziej okrutny. Jesteś zaskoczony, że wilk pożarł ci przynętę? Cóż, spodziewałem się takiego obrotu sprawy, ale nie w tej skali. Musimy gładzić tego stwora, umieść tę przynętę w ich jamie i walcz, dopóki nie pojawi się samiec alfa. Zgładź go, a potem spotkaj się ze mną w enklawie, by odebrać nagrodę. Świetnie. Czyli początek syndykatu już też mamy rozpoczęty.
jak mówiłem, 25 level, nie? I nagle wszystko się nam tutaj pokazuje. Wszystkie te ważne rzeczy, które trzeba robić i się do nich zapisywać i tak dalej. I tak, to jednak nie wieje się i nie owieczni. Mam dom tylko w lśniącej kniei i tam też będę chciał mieć swój dom. A że misje z właśnie wierzchowcem są dosyć bardzo na północ jesieni obieczni, więc dosyć blisko do lśniącej gniei. Może tam gdzieś też zahaczę. Może będę mógł tam już gdzieś też ten dom sobie kupić. W sensie dostanę pozwolenie, o tak to powiem. I tak jak mówiłem, jesień obieczna też nie jest jakaś brzydka, jeżeli chodzi o miasto, ale bardziej mi się podoba w lśniącej kniei. Zabieram kolejną, trzecią nagrodę dzisiaj i podejrzewam, że już jak dojdę do jesieniowieczni, znaczy do lśniącej kniei, to tam nie będę mógł. Tutaj jest taki dom, tu są bardziej takie domy murowane, jak widzicie. To też ładnie wygląda. Przyznam się, że tutaj w jesieniowieczni rzadko jednak bywałem. Zrobiłem tylko misję chyba i tyle. Więc nie przypominam sobie tych budowli, ale no mają, ma to też swój klimat. No, powiem wam, też fajne, też fajne. Dobra, to miasto mam ogarnięte. Misji tu na razie nie będę brał, bo tutaj jeszcze zanim przyjdę, to jeszcze sporo rzeczy będzie trzeba zrobić na urwiskach monarchy. Choć tutaj mam główną misję, więc tak się zastanawiam. Nie no, ja muszę zrobić najpierw ten całą tą urwiska monarchy. Znaczy, tak jak mówiłem, urwiska zrobię, jak już będę miał tutaj to ogarnięte. Czyli mojego wierzchowca. Będzie to wtedy szybciej szło. Okej, okay. Ja tylko patrzę, którędy najszybciej, czyli tędy bym musiał przebiec. Zahaczę sobie tylko tu jeszcze. To się przyda, bo tutaj czasem będzie trzeba wrócić pewnie, jak dobrze pamiętam, więc... Więc po prostu przed siebie lecimy. 963 metry. Nie zameldowano, tak wiem. Taki był plan, żeby się nie meldować. Jestem zameldowany w urwiskach monarchy, to mi na razie wystarczy. Tak troszeczkę pokrętnie biegnę, bo próbuję omijać też walki. Jakieś... Odkryto punkt orientacyjny wilk. Świetnie. 50 level. Czyli jeszcze mi brakuje, patrzcie. Mam 45, a jeszcze mi brakuje. No ale to jest normalne, bo wchodzę na te wyższe levele tutaj, jeżeli chodzi o te krainy wszystkie, więc... Więc będą potrzebne wyższe levele do zbierania, nie? A tak przy okazji jeszcze zerknę sobie na kartę. Zbierz surowce, czyli muszę zebrać jeszcze jakiekolwiek surowce i będzie git. Zagraj. W sumie nie mam jeszcze chyba instrumentów. I tu jest nawet już teraz robię tak, że mamy zagrać konkretną muzykę. Wcześniej było, że cokolwiek dwa razy zagrać, a tutaj jest konkretna piosenka, która się nazywa Ja do zagrania. Okej. Okay. Litera na skrzynie, kończ próby, zabij wrogów w pałacu cesarskim. Tego na pewno nie zrobię tą postacią. Zabij cele za pomocą rękawicy próżni. O! Świetnie. Zmieniamy na rękawice i biegniemy. Cokolwiek po drodze się pojawi, zabiję. Ja jedną pieczątkę sobie zrobię. Mamy jeden. 650 metrów przed nami jeszcze do przebiegnięcia, więc myślę, że na pewno jeszcze coś tutaj chwyca. Tam jest jakiś wyłom. Mamy wilka. To jeszcze tylko 8. Najprościej, wiecie, jakby króliki były indyki po drodze, bo to szybko się zabija i szybko się
zbiera z nich skóry. O, mamy. Więc więcej króliczków, więcej indyków i będzie szybka sprawa. Tu mamy 3, jeszcze 7. Tu mamy skażonych, których na razie nie będę tutaj bił, bo to jest, nie wiem, który to jest level, ale może być wysoki level tego wszystkiego. Będzie napisane jaki level? 55. Nie mam szans tutaj ani trochę. Nawet tam i nie wychodzę stąd. Nie ma szans, żebym tutaj przeżył. Pierwszy mobek, 3-2 i po mnie, nie? On coś mnie atakuje. Nie. Ale muzyczka z walki się pojawiła, więc... Zając. Tu są zający, nie króliki. Dobra. Mamy czwarte, czyli jeszcze 6. A to ja mówię powolutku, powolutku i uzbiera się ilość zabitych przy pomocy rękawicy próżni. 300 metrów jeszcze. Słyszałem, że coś się pojawiło gdzieś, ale nie widzę. Troszeczkę tam trzeba biec, no ale po już tylko 200 metrów niecałe, więc jakby dziziutko się robi. Zaraz będę na miejscu. Więc może powalczę. Tam widzicie, ktoś już biegnie na koniu. Jedzie na koniu, biegnie na koniu. I drugi. Czyżby robili też misję? Myślę, że tak, 42 level. Jesień Wieczna ma też swój klimat, taki bardzo fajny. I klimat Jesień Wiecznej mi się podobał. Ale samo miasto już mniej, nie? Dobra, tu zaraz misję sobie zagarnę, tylko widzę wilka. To będzie już chyba piąta istota, którą zabiję. Piąta czy szósta? Piąta. Więc mamy połowę. Już czas. Już prawie nadszedł czas. Czuję to. Parę dni temu natknęłam się na stado dzikich koni. Wypatrzyłem pośród nich klacz rasy Palomino. Jej biała grzywa spływała niemalże do jej kolan. Gdy oddaliła się od swego stada, by napić się przy pobliskim stawie, nasze oczy się spotkały. Nie ujrzałem w jej spojrzeniu ani strachu, ani nieufności. Ujrzałem za to ciekawość. Ośmieliłem się do niej zbliżyć. Lekcje wyciągnięte z licznych niepowodzeń zostały przykryte przez przejmujące poczucie przeznaczenia. Gdy do niej podszedłem, stanęła dęba, by sprawdzić moją determinację. Przytrzymałem jej spojrzenie, zatrzymując się tylko na krótką chwilę, by jej lęk przeminął. Nie ośmieliłem się odwracać wzroku. Czułem, jak moje buty zapadają się coraz głębiej w błoto, gdy zbliżałem się do klacz. Wkrótce nie widziałem niczego oprócz jej jasnych oczu, lśniących niczym para agatów w południowym ukropie. Uspokoiłem ją, szepcząc do w mym ojczystym języku i wyciągnąłem rękę, by dotknąć jej grzywy. Przyjęła mój dotyk, pozwalając mi przeciągnąć palcami po jej głowych lokach. Na krótką chwilę staliśmy się jednością. Wtem klacz zastygnęła, zastrzygła uszami nasłupując. W końcu zwróciła swój wzrok w stronę lasu. Zarżała cicho, pocąc się ze strachu pomimo moich kojących słów. O kurczę, ale żebym się przestraszył. Już mówiłem, nie? Że u mnie na dachu robią remont. W sensie cały dach na nowo. I coś chyba tam wywrócili.
No, można się przestraszyć. Gdzie to ja to skończyłem? Zdarzała się opocąc. Nie mogłeś zrobić nic więcej, by ją uspokoić. Chwilę później dołączyła do swego stada i odbiegła razem z nim. Nie ośmieliłem się pozostać w tamtym miejscu, by napawać się swym małym zwycięstwem. Złowroga siła, która zakłóciła naszą wspólną chwilę, z całą pewnością czaiła się w pobliskim lesie. Yohi. Yohi Kan. Czy jakby tam go zwać? Jochi. Nie wiem, po polsku Yohi Kan. Od Genghis Khana. Czuł się tu jak u siebie w domu. Czy mogę dla ciebie zrobić? Chcesz wrzucić coś na ruszt, a może potrzebujesz odpoczynku? Mam tu pewną notatkę. Jest twoja. W takim razie mogę ci zaoferować coś jeszcze innego, jeśli tylko zechcesz wysłuchać mojej opowieści. Czujesz to? Coś się zmieniło. Czuję to w rytmie końskich kopyt. Pierwotne duchy powróciły. Niegdyś nazywano ich władcami bestii. Uważam, że dzięki ich powrotowi to, co kiedyś było niemożliwe, właśnie stało się możliwe. Co chcesz osiągnąć? Masz serce wojownika. Dawno temu moi bracia ukradli mój spadek. Poskromię takich pradawne boskie konie i w ten sposób udowodnię, że w moim żyłach płynie krew mego ojca. Oto przysięga złożona przeze mnie tamtego dnia. Jak mogę pomóc? Na tych ziemiach od tysiącleci nikt nie ujeżdżał koni. Przybywam tu, by poskromić to, czego nie da się poskromić. W pobliżu Walsham działał kult poświęcony władcom bestii. Być może zostawili po sobie jakieś wskazówki. Czy pomożesz mi w poszukiwaniach? Sprawdzę to. Do rozwiązania tej zagadki nie wystarczy bystrość umysłu. Więź pomiędzy jeźdźcem a koniem jest święta. Jedna dusza, dwa ciała. Pamiętaj o tym podczas poszukiwań. I jak widzicie, nagrodą jest tutaj jeździectwo i 500 punktów do jeździectwa i konik. Konik, tak jest, konika będziemy mieć, jak zrobimy misję. No i mam poszukać władców bestii. Jest to numer 5 na mapie, a tu jeszcze jest 220. Numer 5 jest tam w tym kierunku, 171 metrów. A królik tu jest gdzieś. Mamy kolejnego zabitego przy pomocy mojej rękawicy próżni. Jeszcze chyba 4. Łowisko. Poszukaj śladów władców bestii nad jeziorem. Porozmawiaj z władcami bestii przy Malowidle. Władcy bestii to chyba były te lwy, tak coś kojarzę. Porozmawiaj. A nie tylko lwy. Ale na razie nic wam nie będę zdradzał, bo to jest daleka przyszłość, jeśli chodzi o historię tutaj. Ja chcę wam całą pokazać i opowiedzieć. Zbierz nasycony azot owies. That demonstrates your soul is truly wild. Okej.
I tutaj mi trochę brakuje tych polskich napisów jednak. Chciałbym, żeby to było po polsku, po co powiedział, bo niby tam rozumiem, ale wolę się upewnić, czy dobrze rozumiem. I tego mi tutaj brakuje. To gdzieś musi być. Musi. Kurczę, no. Napisy. Czy wyświetlać podczas dialogów? Mam, że tak. Rozmiar czcionki średnie. Zobaczymy, co się stanie, jak dam duże. Kolor czcionki ciepła biel. Efekty obramowania napisów. Brak. Imię rozmówcy włączone, ciepła biel, przejrzystość ramki, ślepota barw, raczej nie, wielkość tekstu zwykła, rozmiar przepiętej pomocy przy zadaniach, przejrzystość asysta głosowa uruchomień gry, włącz lub wyłącz asystent głosową ułatwiający uruchamianie gry, synteza mowy. Tempo syntezy mowy, można coś takiego. Zmiana mowy na tekst. Wskaźnik wrogich zaklęć. Naciśnij, by celować i blokować wibracje, czułość wibracji. No niby są napisy, ale... ale ich nie ma. I co? Połóż rękę. Sygnet władcy kłoni. Przeczytaj. Mój oddech przyspieszył, zaś ten kopyt wypełnił me uszy. Wiatr rozwiał mą grzywę. Poczułem nagły impuls, by zerwać się do biegu, lecz jego źródłem nie był strach, lecz chęć przekroczenia moich własnych granic. No i przeczytałem. Znajdź starożytną świątynię. Dobra. By rozpocząć próbę. O, jest konik. Rozmawiaj.
Kong ze spokojem się oblizuje, szukając przekąski. Być może, jeśli mu jakąś znajdziesz... Mam owies wypełniony azotem, czy jak to tam było, nie? Koń zjada owies i cicho rży, w ten sposób okazując wdzięczność. Szturcha twoją dłoń i wącha cię. Czujesz, jak wytwarza się pomiędzy wami więź. Okej. I co teraz? Królestwo zakłania. Porozmawiam z Joachim Khan. Ok. Wracamy. Wracamy do Khana. To gdzieś tam było, nie? Jak to było? Kojarzę, że stąd gdzieś przybiegłem. A, widzę. Widzę jego chatkę. Zdajesz sobie sprawę z tego, co właśnie udało ci się osiągnąć? To zmienia dosłownie wszystko. Spójrzcie, przodkowie. Sprowadziliśmy konia na Eternum. Niechaj krew mego ojca jeździ pod wiecznie błękitnym niebem aż po kres czasu. Więź pomiędzy jeźdźcem a koniem jest święta. Traktuj swego wierzchowca dobrze, a w zamian przeniesie cię daleko przez liczne pola bitw ku wielu zwycięstwom. Jednak, aby tego typu więź się wykształciła, potrzeba czasu i świadomego wysiłku. Jak mogę wzmocnić więź z moim koniem? Lud, z którego się wywodzę, uczy swe dzieci jeździectwa od drugiego roku życia, a ścigania się od szóstego roku życia. Mam nadzieję, że masz choć tyle talentu, co nasze dzieci. Sprawdźmy to. Przygotowałem dla ciebie wyścig próbny. Zajmij pozycję na linii startowej i sprawdź, na co cię stać. Co to za wyścig? Ten rodzaj wyścigu nazywa się rajdem. Krótka trasa ma na celu sprawdzić twoją szybkość. Ku chwale prowadzą setki dróg. Wystarczy mieć szybkiego wierzchowca. Jakieś wskazówki? Zwracaj uwagę na swoje otoczenie i korzystaj z mapy, by ustalić najszybszą trasę. Skorzystanie z kapliczki ducha oznacza natychmiastową dyskwalifikację. Jeśli masz bystry wzrok i trochę oleju w głowie, z pewnością znajdziesz skróty i ukryte ścieżki. Zaczynajmy. Powodzenia, szczęście sprzyja odważnym. Jeśli chcesz wspiąć się na sam szczyt, musisz zacząć od pierwszego szczebla. Zobaczymy się, gdy skończysz. No i mamy naszego konia i pierwsze zadanie odnośnie naszych umiejętności jeździeckich. Ale tym się zajmiemy już w następnym odcinku. A na dzisiaj to tyle. Także życzę wam miłego wieczoru i do zobaczenia w następnych odcinkach z New Worlda i także w innych seriach. Bo oczywiście oprócz New Worlda mam jeszcze trochę innych serii, które się tam gdzieś pojawiają. Póki co jest to Runes of Magic i Heroesy. Od czasu do czasu gdzieś tam się pojawi jakiś live, choć z tym ostatni czasy będzie troszeczkę problemów, bo miesiące się tak układają, że jest bardzo, bardzo dużo godzin do przepracowania, więc praktycznie większość czasu spędzam w pracy i dlatego tych live'ów nie ma. Ale na pewno prędzej czy później się pojawią. A żeby na takiego live'a dostać się, to musicie mieć subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby się dowiedzieć, że live się w ogóle zaczął. Także zachęcam. I miłego wieczoru życzę. Cześć.